Hej, witam was, z tej strony ja, Zgot, wracamy do Tyranny. W sprawie wiesz. Z piórem w ręku pochylasz się nad pustym arkuszem pergaminu. Obok siebie masz informacje kontaktowe stanowicielki Myothis. Zastanawiasz się, jak zacząć swój list. Przedstaw się i prześlij zapłatę. Uprzejme przedstawienie prośby. Droga stanowicielko Myothis. Przepraszam, było mi się. Piszę do ciebie na prośbę mojego kolegi i mentora, stanowiciela Rogalusa. Nie jest on w stanie udzielić mi odpowiedzi na moje pytania, co zdarza mu się nader rzadko. I uważa, że tylko ty możesz mi pomóc. Zechciej proszę wybaczyć mi, że narzucam ci się pytaniami, ale byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyś podzieliła się ze mną swoją wiedzą na temat edyktów Hegemona i magii wiesz. Wieża górska w terasach przebudziła się w mojej obecności ledwie chwilę po tym, jak odwołałem edykt Hegemona. Dlatego też muszę dowiedzieć się, co się dokładnie wydarzyło i co to dla mnie oznacza. Z góry dziękuję ci za pomoc i mądrość, stanowiciel Moelborok. Nie wysyłaj, a pośpieszna prośba? Stanowicielko Myothis, nazywam się Moelborok. Niedawno odwołałem edykt egzekucji i zdobyłem wieżę górską w terasach. Jestem obecnie panem studni Venriena i zagadką dla wielu osób. Przebudzenie wieży było dla wszystkich ciężkim szokiem. Rogalus twierdzi, że jesteś kobietą mądrą i obeznaną w sprawach, o których nie rozmawia się w obecności archontów. Przez przypadek zostałem właścicielem wieży i sądzę, że muszę dowiedzieć się o niej wszystkiego, co tylko możliwe. Jeśli zechcesz wspomóc mnie swoją wiedzą, obiecuję, że zostaniesz nagrodzona, gdy nadejdzie czas wdzięczności dla lojalnych, stanowiciel Moelborok. Wow, to jest dobra wiadomość, wysyłamy ją. To jak odpowiadamy jak osoba, która, wiecie, ma władzę. Jak osoba, zaraz, tam coś zostawiłem? Jelaj. Tak, zostawiłem tu coś. Odpowiadamy jak osoba, która ma autorytet. To jest bardzo ważne. Czy ja, no właśnie, tutaj też dużo rzeczy ominąłem. Chyba, że jeszcze tu mnie nie było. Fuck, co tak głośno mam ustawione? Ale nikt nie walczy dwuręcznym. Stąd wyszliśmy, więc musiałem ten Kid. Nie no, stąd przyszliśmy, więc to miejsce. Czy my tu zmierzamy? Fajnie widzieć, że byliśmy tędy na dole, prawda? O, tu jest mędrzec. A, bo po prostu, żeby się dostać do nich. Tu jest sigil, który musimy złapać. Hello. To się nigdy nie skończy, prawda? Ranna wojowniczka zaprzysiężonych śmieje się ponuro, co powoduje u niej atak kaszlu. Wylatujące z jej ust kropelki krwi plamią policzek mędrca, który ją właśnie opatruje. Przepraszam. Wszystko w porządku, trochę krwi, to nic nadzwyczajnego. Teraz jednak musisz zachować milczenie, żebym mógł się tobą odpowiednio zająć. Nie chcę, żebyś się wykrwawiła. Dziękuję. Doceniam to, że mi pomagasz, mimo kłopotów, które na was sprowadziliśmy. Mędrcy nie są tak źli, jak nam wmawiano. Uśmiecha się lekko się krzywiąc. Wbija w ciebie wzrok, w którym nie widać już ani krzty wesołości. Co zamierzasz zrobić? Oboje jesteśmy tu uwięzieni, po drugiej stronie tej kupy gruzu siedzi chór, a zupełnie nie nadają się do walki. Chyba mamy problem. Masz rację, jedno ocalone życie nic nie zmieni. Szkoda mojego zachodu. Oboje wyraźnie się uspokajają. Wojowniczka wygodniej opiera się o pułki, a mędrzec wraca do opatrywania jej ran. Dziękuję. Oznaka litości w tym miejscu to rzecz nieoczekiwana. Nigdzie się teraz nie wybieramy, ale gdy tylko będę gotowa, mogę nas stąd wyprowadzić. Problem stanowi jednak tamta grupa. Już ich nie ma, droga wolna. Zaprzysiężona uśmiecha się. Dziękuję. Wyniosę się stąd, gdy tylko będę w stanie. Ja chcę, żeby ten mędrzec wyleciał stąd. Musimy się pozbyć mędrców z tego miejsca. Sybna przygląda się symbolom, a jej policzki czerwienią się od frustracji. Dlaczego nie mogę? Po chwili milknie. To się nie godzi, oznajmie w końcu. Sam sobie to przeczytaj, ja jestem zmęczona. Symbole na stronie przesuwają się przed twoimi oczyma. To blednąc, to znów pojawiając się. Patrzysz na nie przez dłuższą chwilę, ale w końcu widzisz, jak zaczynają układać się w litery. A litery w zdania. Najpierwszym jest... sobie zapiszę. Najpierwszym prawem jest, iż tylko przed silnymi wolą rozerwą się wrota północy. Siła woli, tak?
Wrota Północy. Okej. Druga nadejdzie pasja, która wypełni południe ogniem. Południe, ogień. I obdarza wiernych swą siłą i życiem. Siła i życie. Na wszelki wypadek. Nie pamiętam, pamiętam, że trzeba będzie to zapamiętać, ale... Aha, to nie, ja to chyba będę miał w ogóle opisane w dzienniku, ale wolę zawsze mieć na kartce, wiecie? Zachód, to będzie trzeci. Rozsądek. Rozsądek niosąc malutkim ciężar wiedzy i poświęcenia. Wiedza i poświęcenie. Okej. Strzeż się zaś tych, co nadciągną ze wschodu. Bo chcą oni twego upadku w czeluści piekieł. Niech moc twoja przeciw nim będzie jak kamień. Zaraz, jeszcze raz. Mógłbym przeczytać, bo to chodzi o wiatr. Tak, wiatr, ogień, coś... Oh, fuck. Rozsądek. Dobra, to możesz to zobaczyć potem. Przechodzimy z powrotem. Czy ja włączyłem... Okej. Czy ja włączyłem stopę, się zastanawiałem. Możemy ruszać dalej teraz. To zdaje się... Mamy nowe sygil... O, mamy ten rdzeń, nareszcie? Tak. Nie! Nie znasz żadnych sygili. Jazgot, czytaj, kurde, ze zrozumieniem. Studnia Wendriana, nie. Wszystkie rzeczy teraz możesz usłyszeć magiczną frazę. Czy ja mam to? Wiadomość głosów Nerata, niekompletny odrys Wendrian, wieża zmierzchu. Pierwsi królowie krzepy, nie. Spolna wiadomość, kompletny kod dostępu. No się, najpierw problem jest... No dobra, dobra, dobra. Najpierw, nie wyprzedzajmy faktów, najpierw dojdźmy do momentu, w którym mamy wykorzystać zagadkę, a raczej podpowiedź na zagadkę. Wszyscy członkowie drużyny zaczynają z czterema podręcznymi polami na przedmioty. To już czytałem kiedyś chyba, nawet w poprzednim odcinku. Okej. Mamy tu zmory. Tamten mędrzec nie żyje. Tak, wiem, widzę te zmory. To jest ta zagadka, zdaje się. Zwierzyca drapie się pod pachą, po czym wkłada czubek pazura do ust i liże go w zamyśleniu. Nie po to spędziliśmy tyle czasu na zbieranie informacji, jak przez to przejść, by teraz się poddać. Przeczytaj wiersz ponownie. What the fuck? Nie, no nie. Honor. Dlaczego miałbym się poddać? Co to w ogóle za insynuacje? Tajemny zwój, zinterpretuj symbole. Sigil strefy wpływu. Muszę zrobić sobie książnicę. Okej, dobra, czas z wami walczyć, panowie. Tylko żeby nikt nie... Może zrobimy tak, o! Jak jest utrzymać pozycję? On lookout. Curious. Dlaczego mnie nie atakują? Okej. A, jest pułapka uruchomiona. Cofać, okej. A nie, ogień nie działa. Przestańcie się chować. Okej. Niech jak ten wybuchnie. A nie, on nie wybuchnął. Nie wybuchnął. Kontrola uwiądu. Brzmi złowieszczo, nie? Okej, pchnięcie. Mogę być w kłopotach. Nie, wojownika. Będziemy się leczyć. Okej. No bijcie go. Prawie. Zagrożona wiadomość. Ta wiadomość to odpowiedź zaadresowana do mędrczyni Renaty. O. Nakazuje jej podjąć ważną decyzję o przyszłości gildii. Mędrców najwyraźniej często używano jako mediatorów między skłóconymi armiami, nieraz z powodu niechęci grobowego Asha do współpracy z głosami Nerata, ze względu na ich przeszłe nienastki. Dobrze mieć te wszystkie dokumenty. Mamy dowody. Już na przeszłe nienastki. To zwykła zniszczona zbroja. Ale mamy. Mamy jeszcze. Zaraz. Tutaj. Mam nadzieję, że wroga nie ma. Spotted something.
Zapis. Aż dziw. Tu byłem. Sorry, kid. Lino. Tu jest. A stąd przyszedłem przecież. Ja zwariuję ze sobą samym, no. Jest dobrze, nie. A północ, dobrze, najpierw północ. Południe. Okej. Nie wiem, czemu myślałem, że chodzi o żywioły. Schemat tarczy, zajebajnie. Przyszedłem tego. To powierzchnie z niewiadomego powodu pozostało nietknięte, mimo że reszta księżnicy legła w gruzach. Zwoje na półkach wyglądają na zupełnie nienaruszone. Kolejny sigil. Nowy akcent. Sigil bezczasowej postaci. Użyj spacji, aby zatrzymywać i wznawiać grę podczas walki, by wydawać polecenia członkom drużyny oraz przemyśleć strategię. I tu będzie ciężka walka. Znaczy ciężka... Ja mam tendencję niestety do grania po raz pierwszy w gry na poziomie trudnym. Bo lubię. Po prostu. Zapiszę sobie, bo tu jest wyjście, zdaje się, na zewnątrz. I nie pamiętam, czy jest obsadzone wojownikami. Jeżeli jest, to wolałbym się ich pozbyć, zanim bym wybiegał stamtąd, po wykonaniu zadania. Jednak nie, ale widzę, tam nadal są sukinsyny jakieś. Dlaczego od razu tędy nie można było wejść? No nieważne. Różni wrogowie podatni są na różne obrażenia. Odkrycie ich słabości zapewnia przewagę w walce. Na pewno odpoczniemy teraz. I przydałoby się. Wszyscy? I got it. Dobra. Nie, stop, ty czegoś nie zjadłaś. Okej. No, dostała poziom. Jest i zwój. I mędrcy, którzy najprawdopodobniej ocalili całą księżnicę od zniszczenia przez edykt. I jak widzimy, tylko czterech. Było ich więcej na trudnym. Zakładam, że zwyciężysz w naszej grze, ale rozczarowała mnie łatwość, z jaką rozprawiłeś się z moimi ludźmi. Strach przed śmiercią jest wspaniałą motywacją, ale powodowanie śmierci zdaje się motywować cię jeszcze bardziej. Ha, muszę uważnie przyglądać się nowym rekrutom. Na tym jednak kończy się twoje pasmo sukcesów. Twoje zwłoki dołączą do mędrców na ołtarzu. Dość zabawne, jeśli o tym pomyśleć. Mogli uratować budynek przed zawaleniem, ale nie zdołali powstrzymać edyktu ani szkarłatnego chóru. Poświęcili się dla kawałka pergaminu, który i tak wpadnie w nasze ręce. Zabawne, kiedy uciekłaś z płaczem, myślałem, że to ze strachu. Pomyślałem o tym samym. Opowiadasz, czego to nie potraficie i jak dzięki temu odnosicie sukces. A jednak to my jesteśmy górą, nie wy. Nie myl ostrożności z tchórzostwem. Łatwiej jest ocenić wroga, jeśli zna się jego możliwości. Najwyraźniej na wiele cię stać, ale zobaczysz, że mnie również. Nie dostaniesz cichego archiwum. Chociaż dziękuję ci za pomoc w otwarciu przejścia i odnalezienie cichego archiwum. To do niczego mi się... to do niczego mi się już nie przydasz. Czas to zakończyć. Wydaje mi się, że trochę mogło być lepiej sformułowane. Najpierw dam ci poziom. Gdzie jest walka wręcz? Tutaj, okej. Dodam jednak do siły ataku. On naszym damagerem ma być. Nie, skradanie się mi nie jest potrzebne. Znacząco zwiększa obrażenia krytyczne. Nie raz. A wymagania skaczące. A, bo to jest to ulepszenie tego, nie. Uderz przeciwników. O, w zasięgu powodując obrażenia i przerwanie. To jest świetny pomysł.
dwukrotnie zwykłymi atakami. Zwiększa zasięg ataków bez... O, to też byłoby... zdecydowanie obrona. To chyba byłoby na razie na tyle. Sigile dostałem nowe, ta... Dużo mam tych nowych, muszę naprawdę zrobić sobie księżnicę. Zapis. I zrobimy tak. Cyk. Cyk. Ten cyk nic nie jest. Okej. O, dobrze, że ona go atakuje. Przyjdź tędy, tak. Nie. W takim razie nie uciekaj. Okej, właśnie. O to chodzi. Do tyłu, do tyłu! Okej. O to chodzi, tylko dużo obrywałem przez odstąpienie. Bo już po tobie. Już po tobie, już po tobie. Śpiewaj, śpiewaj, piękny słowiku. Moja syrena. O, cholera. O, zastanawiam się, czy jest... A, małą butelkę. Nie ma co. No nie, fuck! Klikając, żeby użyć znowu tego samego ataku, przerwałem sobie znowu wykonanie go. Okej. Odzyskiwanie gotowości mam małe. Dobrze, że jej dałem do... Ciężki. Biorę. No, nice. Zaraz. Atak bez broni, to są specjalne. Zaraz. Lecą tu. O, mogę się nauczyć już tego. Fajnie. To by było na tyle. Mamy nową zbroję. Co tu mamy? Broła obsydianu. Oko kronikarza, ale... O! To by się przydało jej. Ła, laska godzin. Eliksir zmyślności. Jeżeli on permanentnie zwiększa, to wolałbym głównemu bohaterowi dać zmyślność. Tam dalej nic nie ma, prawda? Zapiszmy. Mówię jeszcze szybko. Szukam jej, jaka to jest. To jest legendarna, prawda? To jest wyjątkowa, to jest legendarna. Laska godzin, zdolność za rozgłos, spowolnienie piasku. Co? Tylko to? Co? Tylko Lantry może tego użyć. Ha! To srać na to. Albo jest mędrcem. Faktycznie. Oczyszczenie, regeneracja, tak? Nie, pośpiech. Polecenie pierwszego mędrca Arwela. Albo Arwela. Mędrcze Torwenie. Armie Hegemona zostały póki co powstrzymane, ale to tylko chwilowe zwycięstwo. Nie mam wątpliwości, że zdołamy utrzymać tę pozycję znacznie dłużej, ale musimy pamiętać, że Kyros nie chce zabić mędrców w Cytadeli, lecz zniszczyć jej tajemnicę. Kyros nie jest wszechpotężna. Jej mocy można z czasem poznać i zrozumieć.
więc słusznie obawia się zgromadzonej przez nas wiedzy. Ciche archiwum trzeba ochronić. Żadna księżnica w terasach nie może się z nim równać. Wszystko inne jest bez znaczenia. Wszystko. Nie znamy planów hegemona, ale mając czas na badania możemy zniweczyć wszelkie jej plany. Musisz to pilnować, żebyśmy w odpowiedniej chwili nie mieli, żebyśmy w odpowiedniej chwili mieli dość czasu. Skup wysiłki na teoriach Stei odnośnie magii temporalnej. Słusznie zakazaliśmy tak niebezpiecznych eksperymentów, ale teraz trzeba podjąć takie ryzyko. Zbierz starszych mędrców i zejdź na dolne poziomy. Macie tam zostać, dopóki nie rozwikłacie problemu skali, który zahamował... Skali problemu, który zahamował postępy Stei. Zatrzymanie upływu czasu w jednej komnacie nie wystarczy, jeśli Krozdowi nas burzą lub wyrzuci cytadelę w powietrze. Musicie znaleźć sposób, by otoczyć zaklęciem całą cytadelę, jeśli dojdzie do katastrofy. Porażka jest niedopuszczalna. Jeśli ustąpimy hegemonowi, księżnica przestanie istnieć. Jeżeli obaj przeżyjemy, chętnie pogratuluję ci przełomu. Ale teraz bierz się do pracy. Pierwszy mędrzec Arwell. Mędrcze Litotesie. Nie możemy w tej chwili nic poradzić na dzwonienie w uszach, więc musisz wytrzymać do zakończenia konfliktu. Owszem, Arwell wydał bardzo szczegółowe polecenie. Wiem, że wydają się niemożliwe, ale taki mamy klimat. Wszyscy potrafiący odczytać ciche archiwum zginęli w ostatnim ataku, więc nie mogą nam pomóc. Na szczęście mam pewien pomysł, ale wymaga on udziału nas wszystkich. Problemem jest skala. O, to jednak coś takiego jest. Eksperyment z tej dotyczył małej komnaty. Sądzę, że... A, skala rzucona... Rozumiem. Sądzę, że możemy wzmocnić zaklęcie, powielając sigile całą grupą na podobieństwo magicznych rytuałów odprawionych przez prymitywnych starożytnych. Mędrzec imię słów przysłówkowy uważa, że w ten sposób wykładniczo wzmocnimy działanie zaklęcia, ale kosztem jego stabilności. Zgadzam się z tym, ale nie mamy innych pomysłów. Nikt inny nie zna się na magicznym ogniskowaniu tak jak ty. Nieraz zapowiadałeś, jak drobne bibeloty mogą dramatycznie uspokoić zaklęcie, które przerasta możliwości kontrolne maga. Może użyjemy jakiegoś potężnego artefaktu do zaogniskowania rytuału? Bez czegoś takiego nagromadzona energia rozproszy się chaotycznie. Zapewne ze skutkiem śmiertelnym dla nas wszystkich. Z odpowiednim artefaktem mamy przynajmniej szansę, że zaklęcie Stei obejmie całą cytadelę i wprowadzi ją w stan zastoju. Moim zdaniem tylko jeden artefakt może tego dokonać, samo ciche archiwum. Najpotężniejszy przedmiot w tej komnacie. Imię słów sądzi, że laska godzin wystarczy, ale będę ryzykować. Lepiej użyć cichego archiwum. Do zagniskowania najwyżej potem pomyślimy, jak je odzyskać. Skiń głową, jeśli się z tym zgadzasz. Mam nadzieję, że wybuch nie pozbawił cię także wzroku. Mędrzec Torwen. Ołtarz otoczony jest rytualnymi kadzielnicami pośrodku jeziora lawy. Wokół centralnego piedestału leżą ciała mędrców, którzy oddali życie, żeby zapobiec zawaleniu się księżnicy. Zachowamy archiwum. Zdecydowałem. Zabierz zwój i połóż na jego miejsce jeden z artefaktów, żeby magia ochronna działała dalej. Zbadaj zwój. Obok magicznej energii otacza zwój unoszący się nad środkową platformą. Na pergaminie widzisz jakieś znaki, ale wydają się one zmieniać z jednego języka na inny. Słyszysz ten dźwięk? Jakby bicie serca w otaczających nas ścianach. To moc. W tym miejscu krzyżują się strumienie energii, a zwyczajne słowa wydają się być żywe, podobnie jak osoby, które je wypowiadają. To musi być ciche archiwum. Zbadaj magiczną aurę otaczającą zwój. Taniec znaków na zwoju zwalnia, kiedy do niego podchodzisz. Najwyraźniej reaguje na twoją obecność. Zbadajmy. Z zwoju promieniują fale energii noszące się ku sklepieniu i wypełniające całą komnatę. Wygląda na to, że ciche archiwum ma czynny udział w jakimś działającym zaklęciu, które zapewne podtrzymuje płonącą księżnicę. Zabranie zwoju niewątpliwie będzie miało negatywny wpływ na to zaklęcie. Zbadaj aktywne zaklęcie. To musi być zaklęcie zastoju czasowego, wspomniane w liście mędrca Arwella. Sądząc po rozrzuconych dookoła cichego archiwum ciałach, magom udało się powstrzymać niszczycielską siłą edyktu Kyrosa, chociaż sami przypłacili to życiem. Przeczytaj zwój. Pergaminu nie sposób odczytać, widoczne na nim znaki są pomieszane, nieustannie zmieniają kształt. Widzisz litery z języka starozielonego nadpisane nad kaligrafią północnego imperium, które przekształcają się w słowa koczowniczych plemion ze starożytnego Lazuru, a potem z kolei we wspólny język używany w terasach. Czym jesteś? Gdy zadajesz pytanie, karta zwoju nagle staje się czysta. Po chwili na pergaminie pojawiają się słowa. Rzeczy samej ciche archiwum ma być ostateczną składnicą wiedzy.
Każdy magicznie przypisany przez ten tekst buzuje pod jego powierzchnią, czekając na wezwanie. Pierwszy skryba Gainor, metodologia archiwizacji, tom 8. Jeśli całą książnicę można umieścić na jednej karcie pergaminu, to może nie ma tam zbyt wiele wartościowej wiedzy. Akapit znika, zastąpiony przez kolejny. Ciche archiwum było stuletnim przedsięwzięciem szkoły pióra i inkaustu. Jako jeden z jego twórców i strażników dopilnowałem, aby dostęp do zgromadzonej w nim wiedzy mieli jedynie mędrcy z mojego obrządku. I to tylko ci, którym powierzono taką odpowiedzialność. Ciche archiwum jest więc liśniącym klejnotem, którego piękno niewielu potrafi dojrzeć. Jeśli zwój wpadnie w niepowołane ręce, podejrzewam, że ujawni nie więcej niż jedną na 100 tajemnic w ciągu całego ludzkiego życia. Pierwszy mędrzec Arvel. Spuścić na szkoły pióra inkaustu, tom 20. Dotknij zwoju. Sięgasz, by dotknąć zwoju, ale kiedy twoja dłoń styka się z otaczającym go obłokiem, potężny wstrząs targa pomieszczeniem, trwa to kilka chwil, po czym ustaje. Musisz go dotykać? Pamiętaj, że jesteśmy w wypełnionych lawą ruinach. Wywołanie wstrząsów może nam nie wyjść na zdrowie. Kręci głową. Niemądrze. Weź ciche archiwum. Wydajesz się być bardzo pewny, że księżnica nie pogrzebie nas wszystkich. No to śmiało. Zabierz zwój. Making things worse. Stop making things worse. I uciekliśmy. Najdź kursorem na krąg wyboru postaci, aby poznać wartość jej obrony. Zawsze się szczyciłem zdolnością uciekania śmierci spod topora, ale następnym razem poproszę o pieprzone słowo ostrzeżenia. Edykt się skończył. Czy o czymś zapomnieliśmy? Bo ja nie zamierzam tam wracać. Otaczające cię powietrze robi się coraz rzadsze, a swąd żarzących się węgli ustępuje. Kłęby dymu rozwiewają się powoli, odsłaniając niebo. I tak kończy się edykt. Do Raytonana zapomniałem zajrzeć. Czujesz potężny impuls ciepłej energii dobiegający z cichego archiwum. Hałas ustaje, ustępując miejsca ogłuszającej ciszy. Twój wzrok się rozmazuje, a zawroty głowy niemal zwalają cię z nóg. Uczucie to przemija równie prędko, jak się pojawiło. Powietrze wokół ciebie zaczyna się uspokajać. Chłodny podmuch wiatru zmiótł iskry i popiół, który jeszcze kilka chwil temu boleśnie drażniły oczy. Po zabraniu cichego archiwum z płonącej księżnicy, edykt ognia wygasa. Wydaje ci się, że jego ciepło zgromadziło się w twojej piersi. Wrażenie to jest podobne do dziwnej lekkości, którą czułeś w sali wyniesienia, gdy przełamany został edykt egzekucji. Zdajesz sobie sprawę, że że nie opędzisz się od mędrców, już nigdy nie dadzą ci spokoju. Najpierw zajmiesz się edyktem, a potem będą chcieli, żebyś przeszukał terasy w poszukiwaniu stron wyrwanych z jakiegoś kalendarza upraw. Nie rozumiem. Śmierć popiołem i zgnił drzewami. Oddychanie boli. Uwielbiam patrzeć, jak czyjaś ciężka praca dosłownie pruje się jak stary sweter. Jeśli kiedyś spotkasz Hegemona, spytaj, jak długo zajęło przygotowywanie edyktu ognia. Kształt ognia i intensywność płomieni wciąż żywo stoją ci przed oczami. Poszczególne elementy potężnego zaklęcia, słowa, magiczna logika płomieni dokładnie wyryły się w twoim umyśle. Edykt ognia jest teraz częścią ciebie. Okej. Serio, Gildia Mentów jest taka wredna co do mnie? No cóż, nikt nas za bardzo nie lubi premiak. No okej. Antry bojaźń. O, Zortka jest bardzo lojalna, fajnie. No Sina jest lojalna, spoko. Laska godzin. U, fajnie. Tak, artefakty są. O, Tunon, grobowy Ash, wrogość. Tunon jest w ogóle zupełnie. Kusynerata, Belen. Mark. Bledenmark, przepraszam, Belen ty tam. Nie wiadomo czemu. Powinien do mnie napisać wiadomość niedługo. Ale ja z wami się na razie żegnam. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!